domy połączone takim łącznikiem. Cały ten kompleks należał przed wojną do rodziny Gerszuni. To była bardzo zamożna rodzina żydowska. I Frida Gerszuni, jedna z kobiet z tej rodziny, była właścicielką tego budynku, a właściwie mieszczącej się tutaj restauracji oraz sklepu kolonialnego, czyli sklepu z różnymi przyprawami, zamocnymi owocami. Natomiast rodzina mieszkała w tym domu. Prawdopodobnie ten łącznik był takim przejściem z domu do sklepu. Ten dom przed wojną wyglądał trochę inaczej. On jest teraz przebudowany, znaczy w tym samym kształcie, ale on jest już murowany, nie jest drewniany. Natomiast na przedwojennych zdjęciach tutaj on jest drewniany. Restauracja była elegancka bardzo. Proszę Państwa.